Dzień dobry moi drodzy, witajcie dzisiaj w filmie niekosmetycznym tym razem, a to dlatego, że dopytujecie mnie, czy kupiłam coś na wyprzedażach, czy kupiłam sobie coś w ostatnim czasie, z czym wróciłam z outletu Pinko, więc postanowiłam, że zrobię dzisiaj taki zbiorczy film i od razu zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od wyprzedaży i w tym roku kupiłam tylko jedną rzecz, jedną i ostatnią, na którą polowałam, a jest to dokładnie marynarka w takim przepięknym, habrowym kolorze Zary. I to jest tak, słuchajcie, że wypatrzyłam sobie tę marynarkę jeszcze przed wyprzedażami i tylko jak zaczęły się wyprzedaże, stwierdziłam, że muszę polecieć i sprawdzić, czy będzie ona właśnie na tych wyprzedażach, bo marynarka jest przepiękna i od razu jak ją zobaczyłam, to się w niej zakochałam, nie dość, że w kolorze, który ja uwielbiam, no zobaczcie. W kolorze, który ja uwielbiam, materiale, wykończenia ze złotymi pięknymi guzikami, cudowna podszewka. I ta marynarka kosztowała chyba około 300 zł w cenie regularnej, a na wyprzedaży była 100 zł tańsza. Więc tak jak mówię, polowałam na nią, czekałam aż pojawią się te wyprzedaże, żeby kupić ją nieco taniej i się udało. Co prawda wy już tą marynarkę widzieliście w jednym z moich ostatnich chyba daily vlogów, widzieliście ją również na moim Instagramie, jest po prostu obłędna i za każdym razem, kiedy się w niej pokazuje, to pytacie, skąd ta marynarka, więc tak jak mówię, ta marynarka jest z wyprzedaży, z Zary i niestety chyba nie jest już dostępna, natomiast w nowych kolekcjach w Zarze pojawiły się marynarki również w tym kolorze, ale już nie są z takiego materiału. Widziałam spodnie. Spodnie takie, powiedziałabym, dosyć szerokie, wykonane właśnie z tego materiału w tym samym kolorze, natomiast te spodnie są dla mnie za krótkie. One już w ogóle same w sobie mają taki fason, jak to się mówi, 7-8, ale ja mam 1,72 cm wzrostu, a więc te spodnie wyglądają po prostu na mnie źle. Ja takiego szerokiego fasonu z takimi przykrótkimi spodniami no nie lubię, no po prostu nie lubię. Zawsze trzeba kombinować, jakie buty do nich założyć. One też skracają nogi, więc ja też się wydaję dużo niższa. To jest kompletnie nie dla mnie. Natomiast marynarka, no słuchajcie, jest po prostu przepiękna. Idealna długość, lekko taliowana, z kieszeniami tutaj. Ta cudowna podszewka, zobaczcie. Te piękne guziki. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że marynarki to jest coś, w co warto inwestować. Warto mieć w swojej szafie kilka naprawdę dobrych, fajnych, ładnie leżących marynarek i ja po prostu marynarki uwielbiam, bo je można też nosić na wiele sposobów, nie tylko elegancko i klasycznie, ale również na sportowo. No to zdecydowanie jest marynarka zimowa ze względu właśnie na tę swoją grubość, materiał i jeszcze tę podszewkę, ale kolor, no po prostu ten kolor jest przepiękny. Także z wyprzedaży upolowałam tylko jedną rzecz, marynarkę z Zary. Teraz przejdziemy sobie do swetrów. I na początek pokażę Wam sweterek z Ralfa, który kupiłam w outlecie, designer outlet Piaseczno. On jest w takim kolorze kremowym, dekolt ma w serek i bardzo spodobało mi się właśnie to łączenie granatu i niebieskiego w tych paseczkach, które tutaj widzicie. No pewnie w kamerze Wy będziecie widzieć, że to jest kolor bardziej czarny, ale nie, to jest granat połączony właśnie z takim niebieskim odcieniem. W sweter z robione warkocze, czyli taki, powiedziałabym, charakterystyczny sweter właśnie dla tej marki. No i jeszcze ma tutaj oczywiście logo Ralfa. Ten sweter w outlecie kosztował 440 zł i próbowałam, przygotowując sobie tutaj właśnie dzisiejszy film, próbowałam znaleźć dla Was ten sweter gdzieś na stronach takich właśnie sklepów, gdzie mamy markowe rzeczy i wiecie co, znalazłam tylko i wyłącznie wersję czarną, czarno-białą tego swetra. Zostawiłam Wam oczywiście link w opisie. Nigdzie nie mogę znaleźć tego kremowego, a on wygląda przepięknie, to jest rozmiar S, a jeszcze Wam nie powiedziałam, marynarkę Zary też mam w rozmiarze S. Także ten sweterek pomyślałam o takich stylizacjach już bardziej wiosennych, zresztą on też fajnie sprawdzi się latem, w takie chłodniejsze dni, na jakieś chłodniejsze wieczory, będzie można go zestawiać z jeansami, ze spodniami, ze spodenkami, naprawdę na przeróżne sposoby. Bardzo mi się ten sweterek spodobał, jak tylko weszłam do outletu i zobaczyłam go na wieszaku, to mówię, no nie, no po prostu muszę mieć ten sweterek. Ja uwielbiam swetry, Wy o tym doskonale wiecie, więc sweter idealny dla mnie.
Kolejny sweter, który Wam teraz pokażę, jest z Zary i też już mogliście go w sumie widzieć, chyba w filmie ze stylizacjami, 5 dni, 5 stylizacji, ale na pewno kto mnie śledzi na Instagramie, to też go widział. I to jest sweter w różowo-czarne rąby, kwadraty, tutaj jakiś ma kwiatuszek, bardzo fajny sweter. Powiedziałabym taki nieco szeroki, bo też mam go w rozmiarze S, ale niesamowicie przyjemny i miły. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że nawet Magda, Meg, ostatnio wrzuciła zdjęcie na swoim Instagramie w tym swetrze i powiedziała, napisała tam w opisie do tego posta, że podkradła sweter mamie, której ten sweter też bardzo się spodobał. Wcale się nie dziwię, bo ten sweter jest po prostu przepiękny, tak żywe kolory, można go nosić na różne sposoby, dodatkowo jeszcze ten miękki, ciepły materiał, super, po prostu super. I wiecie co, ja już go prałam, absolutnie się z nim nic nie dzieje. Naprawdę bardzo fajny sweter z nowej kolekcji. A skoro jesteśmy przy Zarze i przy swetrach, to pokażę Wam jeszcze jeden, który też jest w takich kolorach, o proszę, odblaskowych. To jest taki kolor, wiecie co, jasnego różu, fioletu, połączony z takim odblaskowym różem wpadającym trochę w pomarańcz. No, na pewno odcienie neonowe i na pewno nie dla każdego. Ten sweterek z kolei jest nieco krótszy, to też jest rozmiar S, ale też wykonany jest z takiego samego miękkiego, przyjemnego materiału, jak właśnie ten, który pokazałam Wam wcześniej. I to też jest oczywiście nowa kolekcja, a pomyślałam o nim, że będę go komponować na przykład z pomarańczowymi spodniami, takimi pomarańczowymi szerokimi, które mam z Reserved z zeszłego roku, albo do jasnych jeansów. No, będzie można go nosić na różne sposoby i na pewno Wam pokażę też w różnych stylizacjach. W ogóle tutaj, skoro jesteśmy już przy kolorach, to powiem Wam, że jestem niesamowicie zadowolona z tego, że w nowych kolekcjach pojawiła się ogromna ilość kolorów. W ogóle jak wejdziecie sobie do Zary i zobaczycie nową kolekcję w Zarze, to po prostu mamy tam kolory wszędzie, i garnitury, i marynarki, i spodnie, i swetry. Ja uwielbiam kolory, to jest coś, co daje nam dużo energii, tej energii właśnie takiej w ciągu dnia, doładowuje nas pozytywnie, kolory, które można ze sobą łączyć. I absolutnie nie uważam, że kobiety w moim wieku powinny nosić tylko odcienie beżu, jakieś nudziaki, biel, jasne, pastelowe. Nie, słuchajcie, każdy niech nosi to, w czym czuje się dobrze, takie kolory, w których czuje się dobrze, a ja uwielbiam kolory. Proszę bardzo, uwielbiam, w mojej szafie nie może ich zabraknąć. I chyba wiecie co? Najmniej mam właśnie tych nudziaków, takich jasnych, beżowych czy pastelowych. A zdecydowanie najwięcej kolorów. To jest to, na co ja stawiam, to jestem cała ja. Skoro jesteśmy przy kolorach, to pokażę Wam również chustę. No, już widzicie ten odcień. Chustę od marki Pinko, którą już dawno chciałam sobie kupić, bo w ofercie Pinko te chusty pojawiają się sezonowo w różnych kolorach. I na przykład teraz w najnowszej kolekcji te chusty są w odcieniu czerwieni połączonej z jasnym odcieniem czerwieni. I jest też szara, ciemna szara w połączeniu z jasnym kolorem szarości. Ja oczywiście zostawię Wam link w opisie do dzisiejszego filmu. Natomiast ja tę chustę kupiłam stacjonarnie w salonie Pinko Promenada i jak widzicie, ona jest w odcieniu czerwonym połączona z czarnym, ale jest dwustronna, bo tutaj z kolei mamy taki, o właśnie, ciemny odcień czerwieni, no oczywiście logo Pinko, jak widzicie, czyli tutaj, o proszę bardzo, te charakterystyczne jaskółki i napis Pinko. Chusta jest ogromna. Jest bardzo fajna, można się nią owinąć totalnie. Zobaczcie, można ją też tak fajnie właśnie nosić, że troszkę wystaje nam, o, ten odcień i ten drugi odcień. No, dla mnie na taki okres właśnie zimowy, wiosenny będzie idealna. W sklepie Pinko stacjonarnym w Promenadzie patrzyłam również ten szary model.
ten szary odcień chusty, ale wiecie co, panie w sklepie plus mój Massimo, wszyscy stwierdzili, że nie, że ja jednak muszę mieć czerwień, ja w czerwieni wyglądam zdecydowanie lepiej niż w tej szarości i nawet często jak publikuję gdzieś na moim Instagramie zdjęcia w różnych moich stylizacjach, to wy też piszecie, że albo czerwony, albo chabrowy. To są takie dwa kolory, w których ja podobno wyglądam najlepiej, ale powiem wam szczerze, że ja też w tych kolorach bardzo dobrze się czuję, czyli ta czerwień i właśnie ten odcień chabrowy, ta marynarka, którą wam pokazałam, to jest coś, co jest w mojej szafie, to jest kolor, który jest w mojej szafie, w różnych akcesoriach i nawet powiem wam, tak sobie myślę, że w sumie to mam sporo rzeczy w tych odcieniach. Więc chusta, dopełnienie każdej stylizacji, ja uważam, że chusty to chyba każda kobieta powinna mieć chusty czy szaliki, właśnie takie akcesoria w swojej szafie, bo one dopełniają właśnie każdą stylizację, mogą super wyglądać, nawet jak zarzucicie sobie na przykład na czarny golf, ubierzecie się na czarno i dodacie sobie tylko kolor w postaci takiej chusty, to będziecie wyglądać wow. Dobra, lecimy dalej, bo mam do pokazania wam jeszcze trzy rzeczy i teraz będą spodnie. Pierwsze spodnie, no właśnie, znowu ten kolor. To są spodnie z Zary, spodnie, które na górze są bardzo ładnie, jak to się mówi, taliowane. One mają tutaj dużo takich zaszewek, przez co też ładnie wyglądają na biodrach. To są spodnie bez kieszeni, powiedziałabym, że nawet szerokie, o krótszych nogawkach, o zobaczcie, spodnie w kant, tutaj możecie zobaczyć też jak wygląda właśnie ta nogawka, końcówka, więc to nie są takie bardzo długie spodnie, one fajnie będą wyglądały, jeżeli założycie sobie na przykład mokasyny, albo nawet jakieś sportowe buty, też można je super połączyć. I co chciałam, a nie, przepraszam, mają kieszenie, no widzicie, tak się jakoś zapatrzyłam na nie, że nie mają kieszeni, a jednak spodnie mają tutaj kieszenie, bardzo fajnie leżą, całkiem przyjemny materiał, chyba jest też w komplecie do nich marynarka, ale nie jestem pewna, natomiast możecie je kupić w różnych odcieniach i sama wam powiem, że zastanawiam się, czy nie kupić sobie zielonych, bo te zielone mają też, widziałam na żywo, przepiękny taki żywy kolor i też super będą wyglądały do wiosennych stylizacji, a ja między innymi właśnie pomyślałam sobie o tych spodniach na takie wiosenne stylizacje w połączeniu z jakąś białą koszulą, z niebieską koszulą, tak jak mam dzisiaj, o zobaczcie, czy na przykład z czarnym cienkim golfem, no można tutaj kombinować, też na pewno zobaczycie w różnych stylizacjach u mnie, także bardzo się cieszę, że te spodnie pojawiły się w mojej szafie, a teraz pokażę wam drugie spodnie. No i właśnie przejdziemy sobie do tego, z czym wróciłam z outletu Pinko, bo dopytujecie, co tam takiego przyniosłam. I pierwsza rzecz to będą właśnie te oto spodnie. Już mogliście je widzieć w daily vlogu, bo miałam je na sobie w którejś tam stylówce, które wam pokazałam. To są spodnie wykonane z takiej ala skóry, z wysokim stanem. Do tego mamy pasek z klamrą charakterystyczną dla Pinko, czyli te ich jaskółki. To są spodnie, które też mają kieszenie i one są też krótkie. To nie są spodnie długie, więc ta nogawka jest dosyć szeroka i ona mniej więcej przy moim wzroście, no to jest tak, troszeczkę wychodzi mi ponad kostkę. Ale ja pomyślałam sobie o tych spodniach do różnych fajnych stylizacji zimowych w połączeniu na przykład z kozakami albo z botkami, ale też do wiosennych stylizacji, bo jakieś 2 lata temu kupiłam sobie właśnie w takim odcieniu, tylko w klasycznym kroju, też z takiego materiału podobnego do skóry, spodnie w Zarze, które oddałam mojej mamie. I moja mama w nich chodzi, a brakowało mi czegoś takiego w mojej szafie. I jak zobaczyłam te spodnie z Pinko, to powiedziałam, nie, no ja po prostu muszę je mieć. Jeszcze nawet mój Massimo stwierdził, że one są dla mnie idealne, to jest mój styl, to jest coś, w czym, co powinnam mieć w mojej szafie. Więc właśnie te oto spodnie, to jest coś, z czym wróciłam z outletu Pinko. Dopytujecie mnie też, kiedy się w nich pokazuję, bo też już je widzieliście na moim Instagramie, jak jest z rozmiarówką Pinko? Czy ona nie jest zaniżona?
Znaczy jest standardowa. Powiem Wam tak, z tych wszystkich rzeczy, które mierzyłam, niektóre są w idealnym rozmiarze, taki, który nosicie, niektóre są za duże albo za małe. Niestety uważam, że trzeba mierzyć, bo to jest włoska rozmiarówka. No, te Włoszki... No nie będę poruszać dzisiaj tego tematu, więc lepiej, jeśli będziecie sobie mierzyć te rzeczy, wybierzecie się stacjonarnie do Pinko, poprzymierzacie sobie i ewentualnie będziecie zamawiać ze strony, albo też wybierzecie się do outletu Pinko i tam poprzymierzacie po prostu te rzeczy, żebyście miały pewność, bo no nie da się ukryć, że rzeczy od Pinko kosztują, więc lepiej wybrać dla siebie, przymierzyć i wybrać odpowiedni rozmiar. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać i ostatnia rzecz właśnie z salonu, z outletu Pinko, to jest torebka. Tak, no przecież nie mogłam wyjść, słuchajcie, ze sklepu bez torebki, ale powiem Wam, że miałam bardzo duży problem, którą wybrać, bo pokazywałam Wam w daily vlogu ten model torebki większej w przepięknym błękitnym odcieniu. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że przecież ja już mam torebkę właśnie w takim błękitnym kolorze od marki Bigordi. I w sumie po co mi druga torebka w tym samym odcieniu? Ale jak zobaczyłam ten kolor, właśnie taki jasny, zielony, to nie do końca jest pastelowy, on tutaj wydaje się trochę jaśniejszy w kamerze niż jest w rzeczywistości, w połączeniu z takim antycznym, złotym łańcuchem, to stwierdziłam, że to będzie fajna propozycja właśnie w połączeniu z takimi wiosennymi stylizacjami, że ona będzie się fajnie kombinować. A ponieważ ja mam trochę w mojej szafie takich rzeczy, które będą pasowały kolorystycznie właśnie do tej torebki, to stwierdziłam, że postawię na ten kolor. I wiecie co? To jest taki model torebki Pinko, nie ten klasyczny, który możecie spotkać w salonach. I kiedy też pokazałam Wam torebki Pinko z outletu Pinko, to dostałam od Was bardzo dużo pytań, czy to na pewno są oryginalne rzeczy, bo nigdzie nie widzieliście takich modeli. Tak, moje drogie panie, to są oryginalne rzeczy, dlatego że outlet Pinko, który mogliście widzieć w daily vlogu, to jest autoryzowany outlet, więc wszystko, co tam znajdziecie, to są oryginalne rzeczy marki Pinko. I to jest między innymi też oryginalna torebka. Bardzo fajnie wykonana, mamy tutaj oczywiście obszycia, mamy logo Pinko, mamy fajne kieszenie, duża, pojemna. Nie wiem co prawda, czy to jest najmniejszy model z tych, które są właśnie dostępne, z tego wzoru, że tak powiem. Nie wiem, czy to jest najmniejszy model, są oczywiście większe, mniejszych chyba nie widziałam, ale mimo wszystko jest on bardzo fajny i bardzo pakowny. Mamy też regulowane tutaj ucho na paseczku, więc możecie sobie ustalić taką długość, która będzie dla Was odpowiednia, też w zależności od tego, jak taką torbę będziecie nosić, czy też jaki macie wzrost, bo to też jest oczywiście bardzo ważne, żeby ta torba nie była za długa lub za krótka. I to mi się podoba, że ten pasek jest regulowany. Natomiast wszystkie wykończenia, jakość, to jak wykonana jest ta torba, ja jestem bardzo zadowolona, już ją nosiłam i naprawdę mówię Wam, że jest pakowna. Ktoś zresztą z Was pisał mi w komentarzu pod tym daily vlogiem, że też był właśnie w tym outlecie i wyszedł chyba z dwie torby nawet sobie kupił. Tak mi się wydaje, że pojawił się gdzieś tam taki komentarz. No nie dziwię się, bo te torby były w naprawdę dobrej cenie. W ogóle w dniu, w którym ja byłam w outlecie Pinko, mówiłam Wam o tym, była dodatkowa wyprzedaż 40% na wiele modeli. Teraz jak sobie wchodzę na profil outletu Pinko na Instagramie, to część z tych rzeczy, które Wam pokazywałam, są przecenione nawet o 50%, więc można, słuchajcie, upolować coś fajnego. Ja w ogóle muszę Wam powiedzieć, że najchętniej to bym z tego sklepu wyszła ze wszystkim, ale tak się nie dało. Natomiast na pewno jeszcze tam wrócę. Jestem ciekawa, jakie będą nowe kolekcje, więc może też nagram dla Was taką relację ze sklepu Pinko. No zobaczymy, jak to będzie. Na pewno te dwie rzeczy pojawiły się w mojej szafie. Na zakończenie dzisiejszego filmu chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż kupiłam na przełomie ostatnich miesięcy 3 swetry z Massimo Dutti.
Nawet powiem Wam szczerze, że nie wiem od czego zacząć, bo pomyślałam sobie jakiś czas temu, że może lepiej zainwestować trochę więcej pieniędzy w swetry lepszej jakości. Ja uwielbiam swetry, Wy o tym wiecie i jak kupuję jakiś sweter, to chciałabym, żeby był on na lata. I mam w swojej kolekcji swetrów takie nabytki, takie swetry z Zary, które mają ponad 10 lat. I są w idealnym stanie. Nawet sobie tego nie wyobrażacie, w stanie idealnym. Mimo tego, że ja piorę niektóre swetry w pralce na programie dzianina, wełna, pranie ręczne, czasami piorę swetry ręcznie, to naprawdę, uwierzcie, miałam takie modele, które już mam wiele, wiele lat, a Wy się często dopytujecie, skąd ten sweter jest i nawet czasami głupio mi odpowiadać, że on ma tyle lat, no ale co zrobić? Ja nie kupuję swetrów na jeden sezon, tylko kupuję na kilka dobrych lat. I właśnie kupiłam golfy, 3 golfy w Massimo Dutti, które powiem Wam szczerze, że są do wywalenia. Wydałam na nie więcej pieniędzy, golfy, które były z całkiem dobrym składem, z domieszką kaszmiru, z wełną i tak dalej, kosztowały dużo, a już po pierwszym praniu wyglądały jak ścierka. Wyglądały fatalnie, dzisiaj Wam ich nie pokażę, bo nawet szczerze Wam powiem, że aż wstyd pokazywać takie swetry. Po prostu tak się kulkują, tak źle wyglądają, że więcej w tym sklepie nie kupię już żadnego swetra. I tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ostatnie zakupy. Najnowszy haul, teraz już wiecie, co nowego pojawiło się w mojej szafie. Zobaczycie na pewno jakieś stylizacje z tymi rzeczami. Jestem bardzo ciekawa, czy coś Wam wpadło w oko, czy coś Wam się spodobało. Dajcie koniecznie znać i napiszcie mi też może w komentarzach, co Wam udało się kupić na wyprzedażach, albo coś fajnego z nowych kolekcji, coś, co Was zainteresowało, coś, co polecacie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Linki do rzeczy, o których dzisiaj opowiadałam, znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Oczywiście te, które są nadal aktualne i które można dostać w sprzedaży. A my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa!